Klaudia Szustak, witam Państwa. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Najbliższa noc przyniesie bardzo ciepłą aurę na zachodzie w granicach 9-10 stopni, ale w tych regionach zachmurzenie będzie całkowite. Pojawią się też słabe i przelotne opady deszczu. Podobnie na północnych krańcach zachmurzenie całkowite i deszcz. Więcej pogodnego nieba ujrzą mieszkańcy południowo-wschodnich krańców, ale tutaj termometry wskażą 4 stopnie powyżej zera. Wiatr przeważnie słaby, ciśnienie wyższe. Sprawdźmy prognozę pogody dla Europy. Sobota w Europie z przewagą opadów deszczu, przede wszystkim na Wyspach Brytyjskich, przez Brno, Wiedeń, Pragę, aż po wschodnie stolice. Więcej słońca i więcej pogodnego nieba pojawi się w Sofii, Rzymie, w Skandynawii, a także na Półwyspie Iberyjskim. Na Półwyspie Iberyjskim temperatury znacznie wyższe, nawet do 19 stopni w Portugalii, podobnie w Rzymie 19 stopni, 13 stopni w Wiedniu, od 0 do 4 stopni w Skandynawii. Przejdźmy do prognozy pogody dla Polski. Sobota w całym kraju od rana przyniesie pochmurną i deszczową aurę, przede wszystkim w Olsztynie. Słabe i umiarkowane opady pojawią się w każdym regionie naszego kraju, natomiast w Zielonej Górze prognozujemy przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna to 13 stopni na Dolnym Śląsku, 11 stopni w Wielkopolsce, w centrum i 7 stopni w Koszalinie. Porywy wiatru osiągną do 80 km na godzinę na Pomorzu, w pozostałych regionach wiatr również będzie porywisty. Ciśnienie wzrośnie do 1021 hektopaskali. Sprawdźmy prognozy pogody na 3 kolejne dni. W niedzielę już znacznie pogodniej, ale też chłodniej. Opady pojawią się tylko na Podkarpaciu, a termometry wskażą od 4 do 7 stopni. Ciśnienie bardzo wysokie, 1033 hektopaskale. W poniedziałek opady deszczu pojawią się w całym kraju. Na północnym wschodzie opady deszczu ze śniegiem. Temperatury niższe od 2 do 8 stopni. Wtorek również z przewagą opadów deszczu w całym kraju. Możliwe przejaśnienia na południu i w centrum. Temperatura maksymalna to 8-9 stopni na południu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.